Witam was z powrotem w Toilet Tower Defense, gdzie ostatnio, dużo polało się hejtu, ale jednak dzisiaj mamy update, którego, nikt się nie spodziewał, bo nowy odcinek jeszcze nie ma, a już jest update, który, jak widzę, jest gówniany, jak wcześniej. Zacznijmy od tego, że mamy nowy mod Abysmal, ten co był wcześniej, mapę The Void i oczywiście Exclusiva, który znowu zarobił, bo nic w tej grze nie można za darmo, nie można. Zamiast co zostawić to i wstawić, jak będzie nowy update, to ci jednak postanowili z zrobieniem tym. I reward mamy 1000, 60 wave'ów jest, czyli o 10 więcej niż na Nightmare. I good luck, this is actually hard. LOL. No to zobaczymy, jaki hard. I ja tu jeszcze sobie zamienię i będziemy lecieć, zobaczyć, bo jeśli po ta postać to idź pan, już gówno totalne, bo jak za Robuxy, jaki ma sens za Robuxy? Ja wiem, że też nie można w ogóle dawać, bo wtedy się nie będzie zarabiać, ale dawanie po prostu to tak wygląda, ale dawanie co aktualizację jakiejś po prostu jednostki, żeby było to też nie powinno tak być, bo po prostu za dużo już pay to win to jest, i to nie tylko moje zdanie, bo widziałem już dużo ludzi, co pisali ten, że po prostu to jest pay to win, już się robi. I jeśli ten mod nie będzie dobry, to po prostu idź pan. Tyle mam do powiedzenia. Jeśli ten mod nie będzie tryb. Jeśli nie będzie dobry, to szkoda gadać. To wtedy bez sensu jest ten update. To będzie wyglądać tak, jakby po prostu było kolejne wypchnięcie, żeby było coś za Robuxy, żeby ludzie kupili, bo ludzie tak kupią nowe rzeczy. Więc jeśli ten tryb nie będzie dobry, to zawiodę się na Telantrik, który, nie wiem, co on tam odwala, ale tak teraz widzę, że nic, co by nas uszczęśliwiało. Bo dawanie tylko jednostek za Robuxem to nie jest za dobra rzecz. Dobra, na razie przystępuję, bo to i tak dużo już tu leci tych ziomków. Więc trzeba przystopować. I teraz by się przydało ulepszyć. Kurde. Co? A, to już kota uleci. Okej. Na razie mapa. Tyle będzie pićko. Na razie mapa jest taka nawet spoko, bo tu jest mało miejsca, ale choć w sumie nie, to słabo jest właśnie. Jednak słabe to jest. Bo tu już szybko mogą dojść sobie. A to jest, źle dla nas. I my nie chcemy, żeby aż tak szybko przeszły. Więc ale tu widzę, że sobie poradzi. Ogólnie zgaduję, że na końcu będzie ten boss, co był ten Titan Cameraman.
to pewnie będzie ten boss. Jednak jeśli coś będzie totalnie innego, to... Albo co gorsze... znaczy jak coś innego niż... Giant Smooth Toilet. To jeśli będzie tu też bossem, to... szkoda gadać, no po prostu... Jak nie zrobią, to takie lenie tylko na kasę lecą i się zamieniają w Prestona, który też zamiast robić dobre update'y, to wiecie, pieniądze. Tylko się nic nie liczy innego, tylko kasa i kasa. A tu widzę, że już leci jakiś porządny ziomek. 15 koła. Po prostu to są te beczki takie. I... kolejny? Może bym postawił już tego dla Future'a. Bo w sumie ulepszy najpierw tych. Tak, to będzie dobry pomysł. Tylko no właśnie teraz... Tora chronił się. A dobra, i tak to... A dobra, i tak wytrzymał. Dobra, to przeskipuję sobie już, bo to nie ma sensu czekać. I nie wiem, czy postawić Future Large Clockmana, czy... tego ulepszyć. Ciężko wybrać. Ale w sumie jednak wybiorę Future Large. Bo bardziej się spiszę teraz. Niż in... Aha, tu już leci. Ja nie... Co to jest? Czemu tu już dual plate? Jak ja mam to przejść? Cię pierdyknie. Teraz stawiam tego. I stawiam tego. Dobra. Tu inaczej się nie da. Szybciej to ja bym przegrał. Ja byli jaki. Ciężkie jest faktycznie. No ale to jest końcowy small mode, więc co ja się spodziewałem? Ja byle co to tak dużo tego. Ale mam tego Future Large Cockmana, to on sobie poradzi lepiej. No ale jak to ma tak wyglądać, że bez skipa lecę, no to dalej zostanę przy... tym. No przy Insane, bo to... I w takim razie ten update będzie po prostu taniem jednej jednostki za grubucy. Co będzie takie gunwo, że... takie szambo... No tak. Takie szambo się wyleje na ten trika, że zrobił tylko ten update niby... że nowy mod, który na razie co dziwne nie jest bugowany, ciężko się przychodzi lepiej na Insane grać. To o czym my tu mówimy? Naprawdę, o czym my tu mówimy? Jak to tak będzie wyglądać? A będzie, bo 9 wave dopiero mam, a jest już 7 minut. Przez gdy na Nightmare miałbym już pewnie 20, coś tak sądzę. No i tu ciężko bić ich. No ja wiem, że to ten jest w końcu ten. Że to jest Abysmal mod, no ale po co dodawać mod, który nic. Nikt nie będzie grać. W ogóle jest to jakiś easter egg, że coś stawili oprócz... Nie. No nie, no nie można dać przy robieniu jednego biegu easter egga, telantrik czy coś. Preston umiał to dać na przykład. A ja wyle, wake toilet boss. A tego się nie spodziewam. W ogóle teraz mnie to... Widzicie to? Rocket Toilet ma więcej życia niż Vacuum, ale i tak Vacuum jest bossem.
Nie no, mnie coś pierdyknie zaraz. Jak przegram teraz, to szkoda gadać, chociaż ulepszyłem, więc będzie już lepiej. Ale przydałoby się ulepszyć. Bo jak nie będę ulepszać, to też za... w ogóle sobie nie pogram. Po prostu bez kasy nie da rady w tej grze. No i tak poza tym tą na razie... Oprócz tego, że cały czas cały czas wyzywał ten Antrika, że robi aktualizację tylko po to, żeby co robił. No taka prawda jest. Tamte update co, też jakaś porażka to była. No proszę was. Dodał Godly, który był... Nie wiem, czy teraz już jest naprawiony, ale powinien. Dodał Godly, który był zepsuty. Bo lagował grę. No i dodał jednostkę, która jest lepsza niż... Która by normalnie wpasowałaby się w... nie Godly. Tylko by... Jak to się nazywa to stanie? Ej, nie pamiętam jak to się nazywa. Ultimate? Chyba tak, Ultimate to się nazywa. No tam gdzie upgraded tutaj ten Clockman i Drillman. Upgraded. To on mógłby na spokojnie tam się znaleźć, bo jest taki OP. Jak nie wiem. Ale oczywiście za Robuxy, money money. Wiecie o co chodzi, żeby tylko zarobić. I naprawdę, ja nie wiem, chyba zrobię jakiś osobny film, w którym będę mówić o tym, jak ta gra po prostu no spadła po prostu. No bo inaczej tego no nie da rady powiedzieć. Dobra, już nie będę mówić. Tego 50 raz, bo to szkoda słów po prostu na takiej osobistości. Tak, dobrze. Zaraz się ja nie wyspowi. Będzie Tupson. No ależ po prostu lepiej zostawić. Tak swoją drogą to plusy też trzeba tu poszukać i plusem jest no po prostu ten wygląd tej mapy. Bardzo ładny jest, bo te wcześniejsze to takie proste były, a tu no ładnie wygląda. To takie szpikulce, jakieś partikle, ognie. To mi się też podoba. Tu strasznie. Takie duże kopuły czy coś takiego. Nie wiem jak to powiedzieć profesjonalnie, ale coś takiego właśnie. To plus właśnie tego, no ale też ogólnie będę chciał też zdobyć tego nowego, starać się spróbować zdobyć tego nowego kamery, bo chciałbym zobaczyć jak się prezentuje i czy warto go kupić. Ale pewnie z moim budżetem, no... Czemu ja mówię dobrze, ale się poprawiam, no jaki ja debil jestem. Po prostu ten... czy się opłaca... Nie, to nie. Jak ja się mylę sam. Po prostu, że mój budżet to nie pozwoli. No bo ja jestem biedak. Co poraz, no jak ja też nie gram w tą grę cały czas. Też nie ma sensu. Ale będę chciał teraz coś bardziej pograć. A nie wcześniej. Tak bardzo mało grałem. Tak czekać, czy... Nie, nie mogę. To dobra, skip. To nie ma sensu. Ulepszę sobie. Na razie jeden future Clockman sobie radzi bardzo dobrze, więc ja się cieszę z tego powodu, że mam tego ziomka.
co z tego, że na początku przypłaciłem, ale zrobiłem to tylko, żeby nagrać odcinek, który... No i takie nic, ten nie zdobył świetny, więc smutecek. No i ogólnie to może jak będzie już nowe odcinki liczyli gdzieś w tym tygodniu, to może coś dostaniemy bardziej ciekawszego niż te te update'y teraz, bo to masakra są te update'y. No na serio. Ten poprzedni to... Już mamy kolejny! Łociechy, co? Co? Mówię to już kolejny raz, że tamte update'y też były... Znaczy tam... No tak, tam też były słabe, no ale... Summer Event, ten part 1... Znaczy to nie było napisane, że part 1, tylko Summer Event, co jest to totalnie głupie. Też pierwszy raz? Tak, pierwszy raz nie dodali nowej waluty w evencie. Słownie na jeden dzień, czyli święto tego Patryka, tej kończyny i tego typu. Dali nową walutę, skrzynkę i ogólnie sklep, co jest totalnie dziwne, ale nawet na walentynki tak zrobili, a na dziękczynienia mi chodzi, to nawet mapy tał, więc totalnie nie rozumiem, czemu Telantrik nie dał teraz, o kurde. No mamy lekki problem. Trochę dużo ich tu leci, co mi się bardzo nie podoba. Jednak spróbuję jakoś to ogarnąć, jak to... Ile tu? 3500, tak. To i tak nie będę kupić, świetnie, wspaniale. I ogólnie jak też nie dam rady pokonać tego... Aha, hop w ogóle jest nie, są 6 czy tam 5 rakiet i żyję dalej. To się nazywa prawdziwa Sigma. A tak wracając, to jeśli teraz się nie uda zrobić to po prostu... po prostu... ja nie mam... No po prostu później zrobię to samo albo po odcinku. Tak, nie umiem się wypowiadać. No wiecie, polski język ciężki. Co ja poradzę? No ale wiecie, o co mi chodzi. No i ogólnie to... Już teraz nie ma co nawet mówić, bo 18 wave'ów minęło i totalna klapa, nie ma co mówić już. Chyba po prostu przyspieszenie albo cięcie będzie. Chociaż chyba raczej przyspieszenie lepsze, bo tak sobie przewiniecie, jak nie będziecie chcieli. Więc Olego ich pierdyknął, ja pyla. Więc po prostu przyspieszenie teraz będzie. Tak swoją drogą już ten... tak teraz jak to przyspieszenie będzie lecieć, to zachęcam cię do... Po prostu w górę suba i komentarz, coś tam napiszesz, czy się podoba update, czy Telantrik to totalny hejtujnie wasz, czy coś tam. No, tyle mam do powiedzenia. No, więc... Siedzę już pół godziny, nawet więcej, żeby przejść ten tryb.
i nie opłaca się grać już widzę. Nie grajcie w ten tryb, bo się nie opłaca. Tylko chcę zobaczyć tu bossa i tyle, nie będę grać na pewno tego trybu, bo po prostu się nie opłaca. Jak to ma być jak na... No patrzcie ile tu tego jest, jak to ma być jak na Endlessie, to bez sensu w ogóle grać. To... Te zwykłe to... Te poziomy to powinno być, że szybko przychodzisz, a nie. Już tyle. I pomimo tego, że mam dobre jednostki, to... I tak się nic nie udaje. No, wiecie. Po prostu... Już... po prostu jakby to... No bo jak zaskipuję bardziej, to po prostu już nie dam rady. Ale możemy zobaczyć przynajmniej nowe jakieś... Kimble, na przykład Interceptor jakiś, których wcześniej nie widziałem. Ale wyglądają nawet spoko, więc... taki plusik, ale to nawet nie było wcale w tej aktualizacji, tylko to było w poprzedniej, bo w poprzedniej dostali dwa kible nowe chyba tylko. To Astro Woman i tylko takiego kopa, ten Astro Kopacz. No ten taki tam, nie wiem jak wam to powiedzieć, to ciężko, ile on w ogóle HP. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Minut tylko. A to... jakoś... mały... mała pipka. Ale już niedużo brakuje wave'ów, więc... to dobrze, bo mi się już nie chce tu siedzieć. Chcę tylko jak najszybciej zrobić odcinek na was, więc... Więc... co jeszcze... pogram. Nic już nie mogę. Ten. Jak jesteście bardzo mili, to możecie dać w ofisie, znaczy postow. No w tym, w tej pocztówce. Tam w tych możecie dać mi jakąś postać. Będę bardzo wdzięczny, no ale to teraz to już do końca będę tu siedzieć, bo... Teraz patrzę i mapy na ten pumpkin toileta, turkenie, oraz zostało 5 wave'ów do ogólne, do końca. Gdzie już mają po miliard? Tak. Już nie mają miliard. Od ile ich tu leci? Aha, jeszcze pikarniki, no. U mnie to świetnie, że tyle leci. Więc... świetnie. A i chciałem tylko przypomnieć, że tego trybu już nigdy w życiu nie będę grać. Nawet jak teraz przegram, to nie będę próbować. Chyba, że będę miał jakieś OP jednostki. To wtedy tak, ale tak to... Nie będę, bo patrzę jak to... Powyżej godziny już to robię i nie wygrałem jeszcze. Podczas gdy na Insane wygrałbym już 3 razy. A tam zdobywam kasy z... Jane 1200. Więc... No jest różnica 2000-1200. A również czemu mówię
Co się stało? Co się stało? Czemu stoi w miejscu? Co? Aha, zbugowali się. Już jest bug. Jakie to są? Nawet nie ten. Nie zrobił dobrze. No dobra, ten bug to. Akurat ciężko go było dosyć znaleźć, bo to trzeba by było grać cały mecz, no ale chyba powinni sprawdzić na wypadek. Szybko przelecić sobie, a nie. Sobie tak ten Astro Toilet zleci. W ogóle ten było dużo, bo był destruktor. O, ci mają też w ogóle. Był. O, ten też właśnie. Aha, on leci. A dobra, tyle, już nie będzie więcej. No wie, lepiej nie może być, ale na szczęście ci mają takie coś, żeby mogło bić naraz kilku, więc. O, widzicie? Więc to jest plusik. O, już dwóch pod. Czemu nie może? Aha, dobra, bo on ma tarczę. Aha, ale w sumie jest giga słaby. Dobra. Pyk. Tak w sumie. Aha, ja tu nie ulepszyłem. Genialnie. No nie będę ruszać. Więc bym dał jednego chociaż. Tyk. Jeden. O, widzicie, destruktory. Tak, destruktory. I mamy nowych. Astro Soldier. Mamy też. Lark. No niezły znaczy nie. No, lepszej nazwy nie mogli wymyśleć. Taka prosta. Czas toilet. I tyle. I damy. No, po prostu damy. Ten. I widzę, że mamy kasę, więc. Chciałbym przesunąć chociaż. Jednego. Tutaj. I. Do się. Jest, łapie? Łapie. No i luksus. Mamy to. I. A nie. W sumie. Ja tak jeszcze bym chciał. Tak. Tu zmieści się. To jest. Mamy to. No i mamy już cały skład, więc. Jak to wygląda w ogóle? Ten taki dwójca ci tu biją, a tu za nimi leczy. No, ciekawe to wygląda. I zostały dwa wavy tylko, więc zobaczymy, kto będzie ostatecznym bossem na tej mapie. I mam nadzieję, że będzie jakiś nowy, a nie, że wezmą Astro Mothership. Jak tak będzie, to. To tylko będzie jeden plus miał ten update. A w takim wypadku. No. Bez sensu ten update był. Już lepiej było, gdyby poczekali i dali z nowym odcinkiem. A nie, tak będą sobie. Wyjdzie nowy odcinek w tym tygodniu, jeszcze oni dopiero za tydzień, albo dłużej dat. O, ty. Astro Spider Toilet. Czemu oni w ogóle mają po tyle aż? Ja się pytam. Czemu po tyle macie? Proszę... zostawić mnie. Mam nadzieję, że pokonają, nie będą się używać tego, bo ja nie chcę marnować teraz. Później to się raczej już nie odnowi. A dobrze było mieć na wypadek, ale raczej mają
Tak, pokonali. No. Już tak blisko. Pyk. I mamy przedostatni wave. 29 tysięcy kas mam. Lecą destruktory. Aż za dużo. Leci Astro Soldier Toilet. Co? No tak. Soldier, Astro. W ogóle tu już nie ma nawet zwykłych kibli, tylko są Astro. Co jest? W sumie nie. Oho. Idzie przedostatni boss. Giant Astro Spider Toilet ma 30. Czego ma? Milion. Aha, bo to są miliony, tak. 30 milionów. Ja nie mogę. O nie. Trochę źle to wygląda. Bo boję się, że będę musiał użyć. A tych jeszcze nie pokonali. Kurde. Nie mogę teraz tego stracić. Nie będę tego robił. A czemu ten się kręci cały czas? Niech wywala. Niech se idzie tam skąd przyszedł. A nie. Będzie tu bić. Ale dobra, bicie tych i lecimy. Lecimy, nie śpimy. Dobra, to... Na to łatwo pójdzie z nich, bo... O, jeszcze stoi. Strzela na nic. Idzie powoli, strzela na nic. Same plusy. I zostanie ostatni film. Powyżej godziny. Ja pierdyko. Ja to jednak się poświęcam dla was, a wy tak. Musi tu być dużo. Bo inaczej będziemy się gniewać. I za dobrze nie widzicie na to. Ja żartuję oczywiście. Ale wiecie. Co? Okej. Okej, nie wiem. Dziwne rzeczy przyszły mi. Dobra, leci tylko ten i... Leci! Astro Woman! Co ona taka duża? Niektórym się spodobało, że... Ja nie mam, ale jest to. Dobra, po prostu bijcie ich. I tyle. Ja mam nadzieję, że pokonają tego sekundu. No ale przecież nie... No. A nie, się zasłaniasz. Jakąś taszczką śmieszną. No, albo w sumie dobrze, że atakuje. A już na niego, dla niego to gorzej, bo to i tak mi nic nie daje. W ogóle strasznie mi się podoba ta strona. Dobrze jest wykonana. Ciekawy, kolor też spoko. W sumie może... Tak, zastopujmy. Kurde. Ole fajne! Ty! Ale co? Ale fajne! Nie no, dobra, to... Tu akurat też plusik mały. Ale jest. Czyli mamy dwa plusy. Z update'u mamy tylko dwa plusy. A reszta to są same złe rzeczy. Astro Woman, nie wiem jak tam była. No ale i tak zostanie pokonana, więc... Łatwo. A dobrze, że zostawiłem pomoc i... Mamy to. Pokonałem Abysmal Mode. Jako... Ciekawe jako która osoba pokonałem. To teraz sprawdzimy też. Jestem ciekawy jak... ten... Po prostu... stopiłem, ale... No... Tu już minęło. No i... Co myślę o tym? Nie grajcie na tym, się nie opłaca totalnie. Tego też nie wydaje, nie opłaca się. Kupcie tego sobie jak coś. O, no wygląda na... Tak, tego kupcie sobie jak coś. Jest tańszy, ale lepszy. I sprawdźmy na którym... znaczy, który... jakby... Jako która osoba na świecie zdobyła. Zobaczmy, a to będzie na końcu. Zdobyłem jako
9172, więc... No, spoko. Jako... Tak... A w ogóle tak mało osób przeszło? Ja nie mogę. Co za bociki. Nie, ja chcę usłuchać, co ty? Więc jako... 9182 osoba konałem Abysmal Mode, więc misja spełniona, ja będę się z wami żegnał, spoczę i halo.